No gdyby nie ja, to gdzieś oby, wiesz, tak narzędzka wygodnie trzymała, systemowe rozwiązania całościowe, które definiują wszelkie aspekty funkcjonowania państwa, z tym, że do tego potrzebne jest, jak my wiecie, ogromne reformy w każdej dziedzinie. I pytanie, czy ten rząd obecnie do tej pory nie pokazywał. Nie wiem, czy to są ogromne reformy w każdej dziedzinie. Na przykład tutaj placówki, tu nie chodzi o to, co się orientuje, placówki po prostu wspierające osoby niepełnosprawne walczą o życie finansowo. Wystarczyłoby te same pieniądze. Przypomnijmy, że niedawno zdecydowano o przekazaniu 30 milionów, nie chciałbym skłamać, na instytucję Ojca Rydzyka. No to mamy pewien pokazane, gdzie leży waga wyboru, tak? Budżetowego. Przypomnijmy, że premier Morawiecki jest zakochany w budżecie, więc być może uda mu się tam gdzieś znaleźć miejsce również dla, nie wiem, na zwiększenie pomocy dla niepełnosprawnych. To może teraz porozmawiajmy o innej miłości innego ministra, czyli o Wojskach Obrony Terytorialnej. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, która ma właśnie WOT wprowadzić. Czy według was taka formacja jak Wojska Obrony Terytorialnej jest potrzebna przedsiębiorka? Jak najbardziej. Już wczoraj widzieliśmy informację, że zostało zaprzysiężonych pierwszych 60 oficerów, którzy będą tworzyć zalążki tej organizacji. Docelowo to ma być kilka batalionów. Ja się cieszę bardzo z tego, że to ma być coś na wzór przedwojennego korpusu ochrony pogranicza i prócz wartości militarnej, która będzie oczywiście rozbudowywana, to jeszcze jest ważna kwestia, jeśli chodzi o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, bo za tymi żołnierzami, którzy będą stacjonować pod upadających często miastach powiatowych, powiatowych wschodniej Polsce. Oczywiście tam, gdzie było zawsze wojsko, tam był rozwój tych miejscowości. I oprócz tego to będzie animowanie lokalnego życia społecznego, dlatego że pomimo tego, że ci żołnierze, czy wy akurat się odniosę, bo pewnie nie wiem, czy chcieliście o tym wspomnieć, ale ci żołnierze z obrony terytorialnej będą mieć zakaz działania w stowarzyszeniach i organizacjach o charakterze politycznym, natomiast nie jeśli chodzi o działania w jakichś kółkach strzeleckich, w harcerstwie. I oni to wszystko będą tam w tych swoich regionach motorem napędowym i będą moim zdaniem inicjować i w tym kontekście również rozwoju tego społeczeństwa obywatelskiego lokalnego, zwłaszcza na zapomnianej często powiatowej Polsce Wschodniej, jest to coś, co jak najbardziej warto pochwalić. No. Pierwszy raz słyszę ten wątek związany z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że od tygodnia wiadomości przyjęły atak na organizacje pozarządowe, które zajmują się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce od 25 lat. Tylko pytanie, za jakie pieniądze? Za pieniądze, jak to działa w konkursach? Tylko pytanie, czy ktoś przeznaczył 60% na... komisjach i nikt nie pogłosił się jeszcze z wiadomości, żeby przeczytać zasady tych konkursów i te komisje, na czym to polega, jakie były regulaminy. Nikt się tego nie pogłosił. A są atakowane organizacje, które bardzo dużo zrobiły w sprawie na przykład legislacji. Albo na przykład transparentności polityki. Natomiast na przykład wczoraj w wiadomościach pokazał się kolejny materiał, w którym było zaraz po tym materiale atakującym organizacje wspierające samorządność i społeczeństwo obywatelskie, był pokazany materiał, jakie organizacje są dobrymi organizacjami. To są takie, które z pieniędzy zebranych wspierają biedne dzieci i chorych. Ja nie przeczę, że to jest dobra działalność, ale społeczeństwo obywatelskie ma różne oblicza. Teraz dowiadujemy się o kolejnej odsłonie i kolejnym obliczu, jakie ma mieć to społeczeństwo obywatelskie. Rozumiem, że ma być to oblicze militarne i uzależnione od ministra obrony. No, ale no, różne są zainteresowania obywateli. Znaczy, ja się częściowo z tobą zgadzam, tak, że rzeczywiście ja jestem przeciwna tej krytyce ograniczenia w ogóle wolności działania organizacji pozarządowych, ale naprawdę wśród obywateli było bardzo duże zainteresowanie tym, żeby zrobić organizację, znaczy obronę terytorialną i to właśnie od dołu to wyszło. Wyszło to dlatego też, że NSR w ogóle nie funkcjonowało albo funkcjonowało bardzo źle. Zapełniono fikcyjnie etaty w jednostkach wojskowych. W ogóle nie było też związania z terenem. Także ja uważam, że to jest dobrze. Pytanie, czy to jest dobrze, że Wojska Obrony Terytorialnej będą podlegały bezpośrednio Ministerstwu Obrony Narodowej, czy być może jednak lepiej byłoby, aby one były włączone jednak w strukturę wojska i podlegały dowódcom armii?
to bardzo ciekawa kwestia. Ja tutaj się odniosę trochę do nauk o zarządzaniu, bo one nam bardzo dużo potrafią powiedzieć o tym, co powinno się robić, a czego nie powinno. Podstawowe pytanie jest takie, po co powstaje obrona terytorialna? No jak rozumiem, żeby bronić terytorium Polski. Czy obrona terytorialna zatrzyma praktycznie jedynego w tej chwili głównego wroga, który mógłby zaatakować Polskę? No nie. Raczej tak nie ma to polska armia nie da rady zatrzymać Rosji. Wracamy do punktu wyjścia. Czy w takim razie powoływanie kolejnej instytucji, nieważne czy ona będzie oddolna, czy jakakolwiek inna, przeznaczenie na nią pieniądze i tak dalej, czas, energię, jeśli ona nie spełni swojego celu na koniec, to czy to w ogóle ma sens? To jest, ja pytam, nie stwierdzam. Tak. Ale w takim razie powołajmy półmilionową armię, może ona będzie w stanie obronić Rosję. Nie mam nic przeciwko rozwijaniu wojska, natomiast w sposób również systemowy. Bo to jest kolejny raz, to jest jakieś rozwiązanie ad hoc. Po drugie, szczerze mówiąc, nie jestem przekonany, czy chciałbym żyć w kraju, w którym społeczeństwo obywatelskie buduje się na kanwie na jakiejś agresji, bo jednak militaria to jest agresja, i takiego poczucia, nie wiem, strachu też przed sąsiadami trochę, bo to, jak rozumiem, strach przed sąsiadami, a konkretnie przed jednym, powoduje gdzieś tam być może wzrost zainteresowania. Trzecia kwestia, której nie poruszyliśmy i moim zdaniem najważniejsza, polecam, jest taki fanpage na Facebooku, po raz kolejny go tu przywołam, Piąta Kolumna Rosyjska w Polsce, tam dużo jest niestety również o obronie terytorialnej i o tym, jak jest organizowana. Może się okazać, nie daj Boże, nie życzę tego Polsce ani całemu naszemu społeczeństwu, że to jest po prostu koń trojański tego, czego się najbardziej obawiamy. Czyli obywatele Szwajcarii żyją w nienawiści do swoich sąsiadów, ponieważ w większości posiadają broń i umieją z niej korzystać. Ale ja nie powiedziałem o żadnej nienawiści, stwierdziłem tylko agresji do sąsiadów. Dokładnie, powiedziałem o agresji. Uważam, że broń jest związana z agresją, trudno temu zaprzeczyć. Jak generalnie nie chcesz być wobec kogoś agresywny, to nie potrzebujesz broni. Ale gra się tak, jak przeciwnik gra, więc jeśli w Rosji 99% społeczeństwa jest w stanie strzelać i złożyć karabin, to jeśli w Polsce nie potrafi tego 1% społeczeństwa, no to... Ja obawiam się, że w Polsce jak 99% społeczeństwa będzie potrafiło się posługiwać bezbłędnie karabinami, to nadal nam to nie pomoże. Koncepcja dotychczasowa obrony polegała na budowaniu sojuszy. Zastanówmy się, co się dzieje z naszymi sojuszami militarnymi, na przykład z sojuszem z Francją w ciągu ostatnich paru tygodni. A i sojusze to akurat właśnie, przed wojną niewiele nam dały. Zwłaszcza z Francją, którekolwiek sojusze. Czyli kwestionujecie na przykład nasze członkostwo w NATO, że członkostwo nie NATO, ale sojusz z Francją gwarantuje tak. bezpieczeństwa. Sojusz z Francją tak. Ale jest to element sojuszu NATO. Akurat jeśli chodzi o Francję, to ona raczej opiera się na polityce takiej bardziej europejskiej, a nie NATO. Więc tak, polska polityka obronna była dotychczas oparta o sojusze i o systemowe bycie częścią systemu obrony NATO. Nie wiem w jaki sposób, nikt mi tego jeszcze nie wyjaśnił, obrona terytorialna wpisuje się w system obrony NATO, natomiast wiem w jaki sposób na przykład słabe wyposażenie armii polskiej i rezygnacja z zakupu nowego sprzętu, która jest niezbędna, jeśli zakładamy bardzo drogą obronę terytorialną. No dobrze, ale to troszkę faktów może przywołać. Jak ona się wpisuje w system obrony NATO? Tak, miałem okazję przed kilkoma tygodniami rozmawiać z pułkownikiem Kułą, który będzie tworzył te wojska. I kiedy będziemy mieli nowe helikoptery? Po pierwsze, wojska obrony terytorialnej mają być komponentem sił zbrojnych, czyli mają być ten pierwszy zalążek obrony. Jeśli na przykład załóżmy hipotetycznie, któryś z państw ościennych postanowi wysłać do nas zielone ludziki, tak jak to było na Ukrainie, to nie potrzeba tego wysyłać batalionów ciężkich, żeby oni wykryli, zlokalizowali i unieszkodliwili. Tak naprawdę kilkuosobowe oddziały dywersantów. Do tego są potrzebni lokalni ludzie, którzy znają ten teren, którzy wiedzą, gdzie mogą ci ludzie działać. I oni spełnią tą funkcję. Jeśli przyjdzie ciężki sprzęt, który nas zaatakuje, to wtedy wyślemy wojska ciężkie. To jest pierwszy rzut i to tak naprawdę ma ochronić nas przed takim pierwszym podstawowym zagrożeniem, zwłaszcza dywersyjnym. Ja myślę, że zielone ludziki będą w szeregach obrony terytorialnej. A to, to się już dzieje w tej chwili. Nie, ja ale się też boję, że zielone ludziki już działają. Polecam czytać. No więc myślę, że są źródła bardziej i mniej wiarygodne. Dokładnie. Tam wszystko to jest bardzo dokładnie opowiedziane. Po prostu polecam poczytać. Tyle. Abstrahując od tego, jak skuteczną formacją będą Wojska Obrony Terytorialnej, chciałbym was zapytać,
Co z tym fantem zrobi prezydent Andrzej Duda, który formalnie jest zwierzchnikiem polskiej armii, a który chyba do tej pory na ten temat się nie wypowiadał? Chyba nikt z nas nie ma pomysłu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że te zielone ludziki już działają w taki sposób, że działają trolle. I polska debata publiczna jest w jakiś sposób tym skażona, ta debata, która się toczy w internecie. W związku z tym mi się wydaje, że jest masa zagrożeń, o których my nie rozmawiamy, jeszcze nie rozmawiamy. One są trudne do opisania tak wprost, no bo to brzmi jak teoria spiskowa, ale no niestety one istnieją i ciekaw jestem, jak do tego odnosi się prezydent Andrzej Duda. Tak, ale myślę, że masz rację, że to jest nowoczesna wojna hybrydowa tak zwana, czyli wojna informacyjna, wojna w sensie tradycyjnym. No i oczywiście, jak domyślam się, na pewno wojsko już reaguje, o czym pewnie nie wiemy, na tego typu zagrożenia. Krok po kroku. No, ciężko mi tutaj odgadnąć, dlaczego jesteście aż tak przeciwni obronie terytorialnej, która rzeczywiście poza aspektami społecznymi, wychowawczymi na terenach, które naprawdę w przypadku, nie daj Boże, jakiegokolwiek konfliktu, zawsze mówi się o tym, jakie koszta trzeba ponieść atakując jakiś kraj. Rosja stwierdziła, że atakując Ukrainę uzyska więcej zysków niż strat, a pytanie, czy byłoby tak w przypadku, gdyby Ukraińcy byli przygotowani do tego konfliktu, gdyby te tereny, na których obecnie prowadzone są działania wojenne, nie były tak prorosyjskie i z wielu różnych innych czynników, których krok po kroku, oczywiście cyberterroryzm, cyberzagrożenia, wojna hybrydowa jest kolejnym etapem do wyzwań dla polskiej armii, ale wydaje mi się, że zalążkowo, krok po kroku do wszystkiego można dojść. Są problemy, o których my nie wiemy. Bylibyśmy dużo spokojniejsi, gdyby ministrem obrony nie był Antoni Macierewicz, czyli człowiek, który choćby w ciągu ostatnich kilku miesięcy popisał się kilkoma takimi wyczynami, które zraziły do nas dyplomację innych państw, i gdyby w ramach tej obrony terytorialnej, gdyby zapis o obronie terytorialnej nie były tak miękkie jak na przykład przeciwdziałanie destabilizacji, co jest nie do zrozumienia. To znaczy, czy masowe protesty są destabilizacją? Bo może masowe protesty są destabilizacją i gdzieś w podtekście jest taka obawa, że w obliczu takiego mocnego zwarcia władzy, mocnego zwarcia szyków, ta obrona terytorialna jest również pomysłem na stworzenie siły, która będzie zakierowana. Bo nam czas się kończy, do tego tematu pewnie będziemy wracać. Iwona Szatkowska, Inicjatywa Mieszkańców Warszawy, Mateusz Luft, magazyn Kontakt, Krzysztof Bielak, Młodzi dla Polski, Michał Wąsowski, Biznes Insider. To gości dzisiejszej audycji Sobota po tygodniu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Wracamy dziękuję. W sobotę, kwadrans po godzinie 11. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Nie czekaj do ostatniej chwili z prezentami. Już teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor otrzymasz 100 zł na wybrany przez Ciebie prezent z asortymentu sklepu Saturn. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. W Media Expert super niskie ceny. Na przykład smartfon Samsung 5,1 cala, 8-rdzeniowy procesor, taniej o 300 zł. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki. Łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Wygrywaj wspólne chwile z najbliższymi. Tylko od 4 do 6 listopada w salonach Empik wszystkie gry planszowe i karciane taniej aż o 20%. Sprawdź naszą szeroką ofertę produktową. Empik. Każdego.
zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w MediaMarkt. 2 komputery w cenie jednego. Kupując laptop lub komputer z procesorem Intel Core i5 lub i7, komputer Kiano Slim Stick otrzymasz w zestawie. MediaMarkt.pl. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Wybieram książki, które zaskakują, dają do myślenia i wzbudzają emocje. Fragmenty czytają, a potem opowiadają o nich sami autorzy. Szczerze, w cztery oczy, po ludzku. Między kropkami. Każdą sobotę o 20:15. Weronika Wakulska, zapraszam. Autopromocja. Jest 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Od nowego roku wyższe świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Po ponad 2 latach udało się odnaleźć jedną z dziewczyn porwanych w Nigerii. Konkurs krasomówczy w Chinach. Studenci polonistyki recytowali utwory polskich twórców. Piotr Topoliński, dzień dobry. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 stycznia podniesie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Wzrośnie ono o taką samą wartość jak minimalne wynagrodzenie, czyli o 8%, powiedziała Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mamy 1850 zł minimalne wynagrodzenie, ono wzrasta do 2000 zł. W związku z tym świadczenie pielęgnacyjne dla matki wyniesie 1406 zł, wzrośnie o 106 zł. Matka ma też zagwarantowane ubezpieczenie społeczne. Od nowego roku wzrośnie też renta socjalna. Jej wysokość związana jest z wysokością minimalnej emerytury. Renta wzrośnie o 13%, czyli o ponad 100 zł. W Nigerii odnaleziono jedną z uczennic uprowadzonych przeszło 2 lata temu przez organizację terrorystyczną Boko Haram. Dziewczyna została znaleziona przez żołnierzy w miejscowości Pulka przy granicy z Kamerunem. Było z nią 10-miesięczne dziecko. Według rzecznika nigeryjskiej armii dziewczyna mogła uciec z obozu terrorystów w pobliskich lasach. 14 kwietnia 2014 roku muzułmańscy terroryści z Boko Haram uprowadzili 219 uczennic szkoły średniej w miejscowości Chibok w północno-wschodniej Nigerii. Część z dziewczyn jest chrześcijankami. Dziewczynki zostały uprowadzone w nieznane miejsce. Terroryści kilkukrotnie proponowali ich wymianę za uwięzionych członków organizacji. Twierdzili też, że 6 uczennic zginęło podczas nalotów sił rządowych. W maju tego roku jedna z dziewczyn zdołała uciec porywaczom, a w październiku terroryści uwolnili 21 kolejnych. Od 20 miesięcy ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyzna został w końcu zatrzymany przez policję w bibliotece. Mężczyzna poszukiwany był 2 listami gończymi i na podstawie 24 zarządzeń ustalenia miejsca pobytu wydanych przez prokuratury z całego kraju. Policjanci otrzymali informację, że 33-latek często korzysta z biblioteki w Tompkowicach koło Tarnowskich Gór. Stróże prawa zatrzymali go tam, gdy przeglądał strony internetowe. Mężczyzna był poszukiwany za oszustwa na różnych portalach i aukcjach internetowych. Wystawiał do sprzedaży wózki dziecięce, których nigdy nie posiadał. Grozi mu 8 lat więzienia. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Wiersze Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza czy Agnieszki Osieckiej recytowali młodzi adepci polonistyki z Chin podczas drugiego ogólnochińskiego konkursu krasomówczego. Język polski staje się w Chinach coraz bardziej popularny. Obecnie działają tam już 4 wydziały polonistyki i 3 lektoraty. Konkursowym zmaganiom przysłuchiwał się nasz korespondent.
Uczestnicy konkursu w związku z przypadającą w tym roku 20. rocznicą przyznania literackiego Nobla Wisławie Szymborskiej recytowali wiersz poetki zatytułowany Niektórzy lubią poezję. Dodatkowo także wybrany utwór ulubionego poety. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił Kanaka. Studenci polonistyki Kantońskiego Uniwersytetu Spraw Międzynarodowych postawili na wiersze Brzechwy. Jedną z trzech równorzędnych nagród wygrał Zbyszek Głan. Recytował on wiersz o leniu, co sprawiło mu największą trudność. Nie zasznurował drzewiku. Udało się, choć polskiego uczy się od zaledwie 2 miesięcy. Pierwsza edycja konkursu krasomówczego dla chińskich polonistów miała miejsce 2 lata temu w Pekinie, gdzie aktualnie działają już 2 wydziały polonistyki. W nagrodę 3 najlepszych studentów w wakacje pojedzie na kursy językowe do Polski. Nagrodę ufundowały Uniwersytety Jagielloński, Śląski oraz Mikołaja Kopernika, a także Konsulat Generalny RP w Kantonie i Instytut Polski w Pekinie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kanton. Jako polonista powiem, studentom poszło wyśmienicie. Prognoza pogody. Po południu w całym kraju pochmurno, deszczowo na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Przejaśnienia na Podlasiu. Na termometrach od 2 stopni w Suwałkach do 4 w Warszawie i Trójmieście i 8 stopni we Wrocławiu i w Krakowie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Smartfon LG X-Screen z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 13 megapikseli już za 749 zł. MediaMarkt.pl. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Dzióbek do selfie? Mnie to nie dotyczy. Moje usta są suche, spierzchnięte i okrutnie szczepią. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do ust. Olej z rokitnika regeneruje spierzchnięte i popękane usta. Ekstrakt z mango i awokado uelastycznia, a masło shea intensywnie nawilża i odżywia. Regenerum przynosi natychmiastową ulgę i długo pozostaje na ustach, chroniąc je przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki Regenerum moje usta są miękkie, elastyczne i jedwabiście gładkie. A dodatkowo serum zapewnia im ochronę przy każdej pogodzie. Regenerum. Pełna regeneracja. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kup telewizor LG 55 cali Ultra HD Smart TV za 3299 zł i wybierz sobie dowolny prezent do 300 zł. Sprawdź w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. Już prawie 6,5 minuty po godzinie 12. Polskie Radio 24. Trwa weekend w Polskim Radiu 24. Błażej Kraśniewski, zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania, a rozpoczynamy ją od porozumienia klimatycznego z Paryża, które właśnie zaczęło formalnie obowiązywać. Ma ono pomóc utrzymać wzrost globalnych temperatur poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną. W poniedziałek natomiast rozpoczyna się kolejny szczyt klimatyczny, tym razem w Marrakeszu. Podczas niego zobowiązania państw powinny być uszczegółowione, a być może także zweryfikowane. O porozumieniu z Paryża i o szczycie w Marrakeszu w Polskim Radiu 24 mówił Wojciech Szymański, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, a rozmawiała Karolina Mózgowiec. Przypomnijmy, co zawiera to paryskie porozumienie i co to oznacza, że to porozumienie wchodzi w życie, skoro te szczegóły tego porozumienia mają być jeszcze uzgadniane podczas szczytu w Marrakeszu. Najważniejsze, co należałoby powiedzieć, to to, że jest to ogromny sukces, że w ogóle to porozumienie w Paryżu rzeczywiście zostało zawarte, zostało podpisane i poparte przez wszystkie kraje, które na tym szczycie były. A w zasadzie to są wszystkie kraje świata. Jakby wszystkie kraje świata jeszcze raz zgodziły się co do tego, że trzeba zredukować emisję gazów cieplarnianych i ochronić klimat Ziemi przed przegrzaniem, tak można to nazwać. Wszyscy zgodzili się, że nie powinna zostać przekroczona temperatura 2 stopnie Celsjusza więcej średniej temperatury globalnej niż było to przed okresem przemysłowym, czyli około 1750 roku. A już w tej chwili mamy około 1 stopnia. I że będą podjęte wszelkie wysiłki do tego, żeby ta temperatura nie podniosła się nawet ponad 1,5 stopnia Celsjusza, czyli jeszcze w stosunku do tego, co było oczekiwane na wszystkich poprzednich szczytach klimatycznych, te 1,5 stopnia jest taką dosyć zaskakującą i można powiedzieć optymistyczną z punktu widzenia
tego, co może się w przyszłości dziać, nowością, ponieważ wcześniej na wcześniejszych szczytach w ogóle nie było o tym mowy, żeby ta półtora stopnia się pojawiło w porozumieniu międzynarodowym. Tu się pojawiło. Co jeszcze może jest taką rzeczą, która jest stosunkowo ważna? Zawarcie w tym porozumieniu kwestii dążenia do tak zwanej neutralności węglowej. Czyli dążenia do tego, że te gazy cieplarniane, które jako ludzkość emitujemy, będą w całości pochłaniane przez ekosystem ziemski z atmosfery i tym samym nie będą w tej atmosferze jakby powodowały globalnego ocieplenia. I to też jest taka dosyć istotna zmiana, bo ona powoduje to, że nie musimy tych emisji gazów cieplarnianych redukować aż do samego zera. Co jednak nie zmienia faktu, że nadal 80-90% emisji gazów cieplarnianych, którą w tej chwili mamy, powinna być ograniczona w skali światowej, czyli w zasadzie każdy kraj przyjąć sobie tego rodzaju cel. W tym momencie są tak zwane zobowiązania krajowe, przedkładane przez kraje. Kraje same sobie jakby wypracowują swój poziom, który sądzą, że racjonalnie będą w stanie osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych. I te zobowiązania krajowe nie wystarczają do tego, żebyśmy te dwa stopnie utrzymali. W takim razie podczas szczytu w Marrakeszu będzie rewizja tych zobowiązań ustalenie być może konkretnych działań. Na pewno będzie próba pogłębienia tych zobowiązań. Bo tutaj nie ma możliwości, żeby to porozumienie jakoś weszło w życie. Tylko jestem ciekawa, czy odpisze, czy nie. Wiesz, on jest łatwy na prezenty, także wiesz, on by na parę sztuki na to lodówkę, nie? Tylko trochę się termin opóźnił, no i był zły, no ale trochę się plus gratis biurka, rozumiesz, co to chodzi? No może, wiesz, będzie łatwy i odpisze ci na SMS-a, rozumiesz, co to chodzi? Tutaj na pewno też podczas tego szczytu w Marrakeszu będzie to dyskutowane. Jeszcze teraz mi się z nim rozmawiało.